O co mu chodzi dzisiaj? Jaki on ma problem do tej pani? Jak on się znęca nad nią? Jak zwykle w takich momentach kamera na siostrę. Prawdy nie można zobaczyć. Prawdy nie można zmierzyć ani kupić. Trudno nawet powiedzieć, czym jest prawda w czystej postaci. Jednak od tysiącleci miliony ludzi na całym świecie próbują do niej dotrzeć. Nie ma osoby, która chciałaby żyć w kłamstwie. Każdy próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie leży prawda. Nasza odpowiedź brzmi tu, pośrodku. Dokładniej mówiąc, na tym krześle. To krzesło czeka na osobę, która gotowa jest szczerze powiedzieć prawdę. Let's go! Osobę, która nie ma nic do ukrycia, która opowie nam o sobie wszystko, od początku do końca. Tylko czy jest w Polsce choć jedna osoba, która jest gotowa spojrzeć prawdzie w oczy? Muszę wyrazić jedną wiadomość. Bardzo młodzieżowa, byczku. Przyszedłem z YouTube'a właśnie. PogChamp, czy coś takiego. Nice. PogChamp, bracie. PogChamp dla ciebie. Gigantyczny pogers. Dowiemy się, oglądając moment prawdy. Izabela Zajder ma 34 lata i jest kierowniczką stacji paliw w Tarnowskich Górach. Opiekuje się chorą mamą i pomaga siostrze. Marzy o podróży do Hiszpanii. Czeka na miłość swojego życia. Izabela została poddana badaniu wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań dotyczących jej życia. Mocny odcinek, to idę do łazienki, ZW. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w programie? Czy to również ze względu na wygraną? Przede wszystkim ze względu na wygraną. Zdecydowałam się wziąć udział w tym programie, bo wydaje mi się, że mówienie o swoim Polski życiu... Polski Związek Hodowców Koni wpłacił 10 zł. Dziękujemy za publiczne wspieranie. Nazwiemy na pana cześć nowonarodzonego Araba. Dominik Boss urodzi się za około 3 miesiące w Janowie. Ale wyobraźcie sobie, że serio ktoś nazywa na waszą cześć jakiegoś konia z rodowodem czy coś. Tak, nie wiem, tak się chyba bawią bardzo bogaci ludzie. Tak poza skalą wyobraźni, że bogactwo z 10 pokoleń, że, o, słuchaj, na twoje chrzciny wujek nazwał konia twoim imieniem, bo i tak masz wszystko. Ja pierdzielę. Tak na forum publicznym to trzeba być odważnym albo zdesperowany. W końcu ktoś by mnie ujeżdżał! Co ty piszesz, Baku? A ty jesteś odważna czy zdesperowana? A może jedno i drugie? Wszystko na raz. Konie się nazywa łącząc imię ojca i matki. Czekaj, w sensie, że masz na przykład konia Tomasz Halina? Zdzisław Benedykta? O, Tolina, no, Tolina by mogło być. A to Zdzisław i Benedykta będzie Benedykta? Jedno i drugie. Brawa za odwagę. Benesław. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Pierwsze pytanie. Czy często zdarza ci się rezygnować z własnego szczęścia dla dobra innych? Darmowe pytanie. Spoiler. Pierwsze pytanie. Czy często zdarza ci się rezygnować z własnego szczęścia dla dobra innych? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Jesteś kierowniczką stacji benzynowej. A czym się jeszcze zajmowałaś? Czym się jeszcze zajmowałam? Nie wiem, czy każdy to lubi i wierzy w to, ale zajmowałam się wróżbiarstwem. Zawodowo? Też. Przez moment prowadziłam nawet taką niewielką firmę. Jak się zostaje zawodową wróżką? Najprościej? Trzeba iść do urzędu miasta, założyć własną zawodową wróżkę. A tak naprawdę to lata nauki, pogłębiania tej wiedzy. No moja rodzina i znajomi zawsze służyli na początku jako króliki doświadczalne. To na nich sprawdzałam, czy coś w ogóle w tym jest, czy jest jakaś magia. Drugie pytanie.
Nie ma chyba Maroka. Czy ja po wróżce zdarzyło ci się przepowiedzieć komuś przyszłość, nie będąc pewną swoich przeczuć? Nie. Ta odpowiedź to... Mam u siebie na wsi konia Maćka i Kubę, no to widzisz, jak zostaną koń gejami, to ich dziecko się będzie nazywało Maciuba. Prawda. Miałaś jakąś reklamację, jeśli chodzi o przepowiadanie, wróżenie? Miałam reklamację, jak najbardziej. To można powiedzieć, że wróżbierstwo to jest prawie jak każdy zawód, tylko że bierze się odpowiedzialność też za tą drugą osobę, która przychodzi i nierzadko nie tylko chce znać przyszłość, ale też praktycznie wyspowiadać się czasem. Jesteś fanart z farmbojem? Gdzie? Więc obowiązek na samej wróżce jest znacznie większy. Czy twoja przyszłość pozostaje w sferze... Mirka wpłacił 10 zł. Nie jestem koniem buźka mrugająca okiem, ale koniarą do tego stopnia, że aplikowałam tę zasadę na siebie. Dlatego ja i mój mąż Zdzisiek nazwaliśmy naszą córkę Zdzirka. Wróżenia, czy w sferze twoich marzeń? Na razie chyba w sferze marzeń. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie chwilę, w której jakiś mężczyzna wyznaje ci miłość? O Boże. Ała. Ała. Ała, ała! Cicho! O Jezu. Ta odpowiedź to... prawda. Idzie na kamikadze. Spełniło się? Panie Heizer! Au! Panie Heizer! Tak. Poniekąd? Powiedzmy, że... Co powiedziała, a potem się wycofam? No dokładnie, coś w tym stylu. Naprawdę? Czwarte pytanie. Czy kiedykolwiek przymierzałaś suknię ślubną, wyobrażając sobie, że jesteś panną młodą? Ten. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. I co, tak po prostu weszłaś do salonu sukien ślubnych i przymierzyłaś suknię, czy była jakaś... Nie, przymierzałam suknię ślubną mojej siostry. Jaki jest twój wymarzony... Siostra. Pan młody mężczyzna twojego życia? Czasem wydaje mi się, że... Nie wiem, jakoś tak... Jej śmiech teraz zabolał trochę. Jestem dosyć infantylna, kiedy mówię, że kobieta potrzebuje czułości i uczucia są ważne. Ale no nie wiem, taka jestem po prostu. Po prostu romantyczna. No. Czasem mnie to gubi. Pytanie piąte. Co wy wrzucacie na Discorda, ludzie? Panie Donaldzie, proszę zrealizować nasze postulaty, nie? Farmboje to jest hit. Widzowie, gdzie znaleźć sobie farmboja? Czy zdarzyło ci się studiować poradniki seksualne, by w przyszłości nie zostać zaskoczoną w sytuacji intymnej? Tak. Ta odpowiedź to... Paweł, co ty piszesz na czacie? Prawda. Człowieku. A jak teoria ma się do praktyki? Sprawdziłeś? Czemu on jej zadaje te pytania? To nie są pytania za kasę. Dlaczego on się znęca nad nią? Ale mnie to denerwuje. Już drugi raz to robi. Powiedzmy, że zostawię to pytanie bez odpowiedzi. Dobrze. Pytanie szóste. Czy marzy ci się uprawianie seksu w nietypowych miejscach? Tak. Ta odpowiedź to... prawda.
By the way, do ludzi, którzy myślą, że ja sobie popijam drinka czy coś, ja sobie czasami piję ze szkła do wina czy drinków wodę po prostu albo inne napoje, bo jest ładne i się je przyjemnie trzyma, polecam. Nie trzeba z tego pić alkoholu. Jesteście gaslightowani przez społeczeństwo. Możecie sobie trzymać taką lampkę napełnioną wodą z lodem i się czuć bardzo comfy. Fajna zabawa. A czy mogłabyś zdradzić, o jakich miejscach marzyłeś? Ale bardzo takich romantycznych, no bo nie może to tak odbiegać. Jakie jest najromantyczniejsze ale na przykład takie ruiny zamków. I ty jako łąka. Księżniczka. Aha. Mam dla ciebie dobrą informację. Pierwszy etap jest za tobą. Wygrałaś 5000 zł. Jezus Maria, jak zapytał ją najpierw o te nietypowe miejsca, a potem powiedział, mam dla ciebie dobrą informację, to bałem się przez chwilę, że pójdzie to w inną stronę. Droga rodzino, czy dowiedzieliście się czegoś i czego się nie spodziewaliście? Od kogo zaczniemy? Od brata. Brat się śmieje cały czas. No, w sumie nie spodziewałem się takich rzeczy. Czego się nie spodziewałeś? No, pomarzyć zawsze można. Ale siostra jest dorosła i ma prawo do tych marzeń. No i proszę. Dziena, proszę. Co się boli, że rychu. Pies Shaggy i kot Taco, nice. Czy jesteś gotowa na drugi etap? Jestem, tak. W drugim etapie 5 pytań. Pytania będą, mogą być trudniejsze, ale i stawka jest wyższa, bo 15 000 zł do wygrania. Przypominam tobie i przypominam państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy na wykrywaczu kłamstw. Stąd wiemy, które pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która fałszem. Gramy? Gramy. Gramy! Oh shit. Rozpoczynamy drugi etap. Mam pytanie do Anety. Jaką osobą jest Iza? Bardzo wyrozumiałą. Bawimy sobie. I faktycznie jest taką wieczną romantyczką. Pytanie 7. Czy lubisz mówić nieprzyzwoite słowa podczas uprawiania seksu? Jakie jest wasza najbardziej nieprzyzwoita rzecz, którą można powiedzieć? Jezu, ufam tobie. Ale nie piszcie na poważnie, nie interesuje mnie wasz daddy issues. Dlaczego wy naprawdę piszecie tato? To nie było poważne pytanie. Myślałem, że napiszecie coś w stylu, no może komunizm mnie wypalił ostatnie 5 razy, ale tym razem na pewno będzie inaczej. I ja wtedy to przeczytałem i się zaśmieję. A wy piszecie tato. Zajebi. Super, fajnie. Dzięki widzowie. Nie chciałem wiedzieć na serio. Jacek wpłacił 10 zł. Moja dziewczyna ma do mnie pretensje, że w czasie seksu ciągle wykrzykuje swoje imię. Ty jesteś jakimś Hodorem albo Grutem, że musisz krzyczeć swoje własne imię? Jacek! Jacek! Ja! Troszkę ciszej. Pytanie padło. Cóż, odpowiem. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Coś na ten temat było w poradnikach seksualnych? Jezu, jaki on jest cięty dzisiaj! Co mu się stało? On jest zawsze miły dla tych ludzi. O co mu chodzi dzisiaj? Jaki on ma problem do tej pani? Jak on się znęca nad nią? Spontaniczny. Bardzo. A czy zdarza ci się czasem udzielać porad w tej sferze swoim koleżankom? Nie. Ale rozmawiacie chyba. Rozmawiamy, ale to jest, moim zdaniem, jest bardzo sprawa indywidualna, no bo cóż, no możemy sobie rozmawiać, że tak, czy tak? Może nie lubię wróżek, no. A i tak postępujemy. A czemu o to nie ma pytań? Według tego, co to byłyby pasuje. Dobre pytania. Pytanie 8. Czy będąc w towarzystwie innych kobiet, myślisz, że jesteś spośród nich najmniej atrakcyjny? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Damn. Myślisz naprawdę, że jesteś osobą mało atrakcyjną?
No tak myślę. Czy to znaczy, że masz kompleksy? Pewnie nie różnię się od innych osób. No każdy jakieś kompleksy ma. No, czy większe, czy mniejsze. No, ja no tak, ale niektórzy przykładają do tego większą wagę, inni mniejszą, a zdaje się, ty dosyć dużo, prawda? Czy mylę się? Szkoda tej pani, niech wygra, no. Nic złego nie zrobiła, tylko się znęcają, że nie dane jej było. Pytanie dziewiąte. Powariować. Czy czasem myślisz, że nie założyłaś własnej rodziny, ponieważ poświęciłaś się opiece nad matką, siostrą? Będzie mi smutno, jak się wywali na takim pytaniu. Niech wyjdzie z pieniędzmi. Nic złego nie zrobiła. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Aneto, wiedziałaś o tym? Tak. Ponieważ żeśmy przeszły bardzo dużo w życiu, takich własnych tragedii, dlatego wspieramy siebie nawzajem. Dzięki, Mantylda. I bez Izy pomocy... Rejnu, a daś na Twitterka, na Twentfu, na Discorda? Coś miałeś rzucić. Iza jest wam bardzo potrzebna. Tak. Tobie, twojemu synowi? Tak, bo pomaga nam. Bo niestety mój syn jest niepełnosprawny. To daj, zaraz sprawdzimy. Potrzebuje dużo opieki. I ma to ze strony Izy? Tak. Ciocia jest jakby jego drugą mamą, bo jeszcze babcia jest i do no właśnie myślę, że mówi, mogę że narysować, no nie? Mamy. Ja nie mam zalogowanego Twittera na kompa. Czujesz się trochę mamą, Dominikę? Tak. Myślisz o potrzebach swojej siostry? Ładne, ładne. Podoba mi się, jak farmboje podłapali. Chciałabym, żeby się szczęśliwie zakochała, zażyła rodzinę. Chciałabym, żeby się te marzenia spełniły. Pytanie dziesiąte. Czy kiedykolwiek miałaś wyrzuty sumienia, bo źle życzyłaś swojej matce i siostrze? Tak, no tak, tak. Nie marnuj tego pytania! Coś ty zrobiło! I tak było wiadomo, że tak. I tak było wiadomo, że tak. Po co marnować? Macie ten guzik, cholera jasna, raz na program i możecie skipnąć pytanie. Zawsze to muszą stracić w najgorszym momencie. Nie było tego pytania? Zmarnowane. Ze strony cioci. Zawsze ten skip wchodzi po prostu w tak masz idiotycznym momencie. Prawo, takie są reguły tego programu. Przechodzimy do następnego pytania. Czy uważasz, że twoja matka nie ma prawa żądać, byś poświęciła jej życie? Zawsze, po prostu zawsze w złym momencie guzik wchodzi. Guzik jest dla rodziny, a nie dla gracza, ale to może rodzina, jak i tak słyszy pytanie, z którego jednoznacznie wynika, że odpowiedź brzmi tak, może pomyśli, kurczę, a co jak trafi na pytanie, po którym ewidentnie już skończy grać, bo przekroczy to wszelkie możliwe granice? Czy nie lepiej na wtedy trzymać ten guzik? Albo jak ktoś daje potencjał, to dobra, trzymamy do samego końca i wtedy zawodnik zobaczy, że albo idzie do ostatniego pytania i ma je za darmo, 250 koła, albo jak padnie na przykład przy 125 guzik w jednym z dwóch pytań, które są wtedy, no to instant wychodzi i zatrzymuje te pieniądze. Tak. A odpowiedź to... To jest zamiana, ale można anulować po guziku? Otóż nie. Prawda. Mariusz? Okej, to źle, że zrozumiałem. Po prostu niezbyt wiele oczekuje ci od swojej siostry. Ale i tak uważam, że można to wykorzystać właśnie w lepszej okoliczności. Myśleliście o tym, że Iza powinna mieć większe prawa do swojego własnego życia. Tak. Powinna mieć. Ostatnie pytanie drugiego etapu. Czy zdarza ci się płakać, ponieważ uświadomiłeś nie lubię tego sobie odcinka. Swoją samotność? Nie.
odpowiedź to... prawda. Zakończyliśmy drugi etap gry. Fajna empatia. Ludzie przechodzą dramaty osobiste, a ty tylko i kłot. Myślcie o kasie. Nie wciskajcie guzika. Myślcie o kasie. Kasa, kasa, kasa i kłot. Wpłacił 10 zł. Jezus Maria, otwórz sobie swój pamiętniczek i napisz sobie, że dzisiaj udało ci się zmoralizować kolejną osobę. Wielki sukces. Przedstawisz to, jak będziesz szedł do nieba i cię może wpuszczą. 15 tysięcy złotych. Odpowiedziałaś szczerze na wszystkie pytania. Na jedno nie musiałaś odpowiadać. I teraz chciałbym, żebyś... Wiem, że cię to dużo kosztuje. Chciałbym, żebyś się spokojnie zastanowiła, czy chcesz grać dalej. Graj. Grać? Graj. No to gramy, jak ciocia mówi, że gramy, to gramy. Cokolwiek powiesz, wszystko jest okej. Okay. Graj, nie bój się. Jesteśmy z tobą. To piękne słowa. Mariusz? No właśnie, o Mariuszu zapomniałem cały czas. Mariusz chyba nie powiedział słowa, odkąd tu jest. Znaczy podejrzewam, że pytania będą coraz bardziej cięższe. Ale tak, nie gra. Janet. Tak, mi siostra gra. To ty musisz podjąć decyzję. Gram dalej. A zatem rozpoczynamy trzeci etap gry. Cztery pytania, grasz o 30 tysięcy złotych. Wypadnie. Pytanie 12. Czy czasami czujesz się bardzo samotna? Wszystko w jednym tonie. Niezrozumiana przez bliskich. To już właściwie konsekwencja wcześniej zadanych pytań. Tak. Te pytania są w ogóle tak skonstruowane, żeby męczyć tych Boże, ludzi. Ta odpowiedź to... prawda. Wiedzieliście o tym? Nie. Znaczy ja ją trochę znam, myślę, że bardziej. I podejrzewam, że to jest prawda. Pytanie 13. Czy naprawdę jesteś przekonana, że twoja siostra nie poradziłaby sobie bez twojej pomocy? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Sytuacja jest... na tyle jest trudna, wyjdzie że twoja z pomoc jest niezbędna. Dwa pytania, jest git. Czasami myślę, że może tak bardzo jestem związana, że... nie wiem. Ale jest trudno. Aneta? Tak, siostra ma rację. Byłoby trudno. Jacek wpłacił 10 zł. Jacek. A wam też się zdarza czasem przez pomyłkę zawołać dziewczynę swoim własnym imieniem? Nie, Jacek, tylko tobie się to zdarza. Jestem bardzo związany emocjonalnie ze sobą. I w sumie zawsze byłyśmy tak wychowywane, żeby sobie pomagać w trudnych sytuacjach. I po prostu... Jaki koczkoda, no już sam nie wiem nawet. Miałyśmy taką traumę wspólną i musimy sobie pomóc dalej żyć. Pytanie 14. Czy uciekałaś w alkohol, by zapomnieć o otaczającej cię rzeczywistości? To następne pytanie i wychodzi z 30 tysiącami, będąc bohaterką. Tak. Szczerze, no git. Jeszcze jedno pytanie. Nie jest źle. Wyjdzie jako tylko i wyłącznie turbo pozytywna postać. Stać ją na wyjazd do Hiszpanii. Jeszcze jej dużo bardzo zostanie. Pomagał się odstresować i pozwalał nie myśleć o otaczającej rzeczywistości. Tak nie jest. Teraz widzę przed sobą dzielną, silną kobietę, bardzo odważną, która potrafi sobie dawać radę w życiu. Mam nadzieję, że następna osoba w odcinku będzie Fanny.
No chyba, że ona będzie przez całe 43 minuty. Myślę, że te brawa również świadczą o tym, że wszyscy tak myślą. Jeszcze jedno pytanie zostało. Pytanie 15. Czy masz nadzieję, że pod wpływem tego programu twoja matka i siostra pozwolą ci tak, w końcu cieszyć mówisz, samodzielnie tak, bierzesz żyć. Pieniądze, jedziesz do Hiszpanii jeszcze dzisiaj. Tak. Tak i sio, nie ma cię. Tak naprawdę to myślę, że... Tak, myślisz tak. Na pewno chciałyby, żebym... Żebym Boże, tak. mogła żyć samodzielnie i cieszyła się. Powiedz to! Ale czy ten program w tym pomoże? Tak! Myślę, że nie. Taka jest moja odpowiedź, nie. Nie! Ta odpowiedź to... Prawda. Co? Może trochę niefortunne Yo. Jest sformułowanie, czy było sformułowanie tego pytania. Bo te najważniejsze okay. rzeczy muszą być powiedziane między wami. Dokładnie. Program tego nie zmieni. Ważne jest to, Yo. Że skończyliśmy trzeci etap gry. Na twoim koncie jest 30 tysięcy złotych. Wyjdź. Wejdź. Czwarty etap przed nami. Jeśli zdecydujesz Wejdź. Się grać, w czwartym etapie są tylko, a może aż, trzy pytania. Wejdź. 75 tysięcy złotych do wygrania. Zastanów Wejdź. Się. Wejdź, wejdź, powiedz, wejdź. Czy chcesz zagrać o te pieniądze? Wyjdź, wyjdź. Hej. Nie. Hej. Nie. Nie bój się, bądź odważna, graj. Trzymam kciuki. No przecież jestem odważna, Zagraj. Siedzę tutaj. Nie bój się. Zagraj i przegra. Jesteśmy z tobą, nie bój się. Zagraj i przegra. Już zaczną, tam jest mało pytań, tam są trzy pytania, one już będą mocne. Źle jej robią. Gram dalej. No Jezu. Jak źle odpowie, to traci, tak. Źle zrobiła ta ciocia mama, czy kto to jest. Jesteś dzielna i odważna. Mamo, ciocia, nie wiem, Mam źle. Nadzieję, że pytania... Seren, gdzie nas zubasz? Nie przekroczą twoich możliwości. No, trzy pytania to już... Oni... Problem jest taki, że tu wchodzimy w takie kwoty, że telewizja nie będzie chciała tyle wydawać. Więc tu już każde pytanie będzie miało na celu dosłownie ją zrujnować psychicznie. Pytanie 16. Czy jesteś pewna, że możesz liczyć na A nie, siostrę dobra. Tak samo, jak ona Bez tragedii. Może liczyć na ciebie? Trudne pytanie. Boże, nie wywal się na nim. Masz szansę na 75. Bo to jest tak, że... W niektórych sferach życia mogę na niej bardzo polegać. No mów nie! A na niektórych niestety Okłamał. Nie. Nie wysłał smutna buźka, ale skoro przy terapii jesteśmy wpłacił 10 zł, myślicie, że oni im tam po odcinkach zapewniali czasami jakieś krótkie nie? terapie? Nie. Nie wiem, ale nie, wygląda nie jakby dużo osób potrzebowało mocno. Każdy potrzebuje po tym udziale. Znaczy ja się nie dziwię, że ten program bardzo szybko przestał być emitowany, mimo że cieszył się gigantyczną popularnością i generował kosmiczne zarobki. To, no wiesz, no to giga kontrowersyjne było. Więc wątpię, wątpię, wątpię. Na planie był psycholog, pisze Martyna, a to akurat bardzo dobrze. Jakąkolwiek bym odpowiedź podała, czy to będzie tak, czy nie, to nie do końca będzie to odpowiedź prawdziwa, takie jest moje zdanie. Wyjdź z kasą w takim razie. Na wykrywaczu kłamstw sprawdzaliśmy prawdziwość twojej odpowiedzi i wiemy, co o tym sądzić. Kasa, bierz, idź! Na wariografię, na wykrywaczu kłamstw, podałaś odpowiedź. Weź. Tak, mogę liczyć na siostrę. Siema. Ta odpowiedź to... To kłamstwo. Przegrała. Przegrała, że... Yo! Ja
We are so back! Tak. Jest dobrze. No właśnie takie, pół na pół. Jak to jest z tą prawdą? Liczeniem na siostrę. Ja mogę liczyć na to, że ona mnie wesprze emocjonalnie, kiedy jest mi ciężko, kiedy sobie sama nie daję rady. Nie może brać kasek, usłyszała pytanie. Że to mi pomoże. Damn. Ale w takich sferach, kiedy na przykład straciłabym pracę, kiedy na przykład nie miałabym środków na to, żeby dostarczyć się do domu, żeby utrzymać ten dom, to jest właśnie to. To jest ta sfera, że tu bym się bała, że no nie mogę wtedy liczyć na jej pomoc. Aneta, jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Siostra ma rację, bo taki w codziennym życiu w problemach może się zawsze zwierzyć. Rozmawiamy na różne tematy, także w takiej sferze faktycznie może liczyć na moją pomoc. Ale taką finansową... Dobra, przy dobrych wiatrach wyjdzie mając 75 koła? To dwa pytania. Ale ją do złego namawia. Pytanie 17. Czy w głębi serca skrywasz żal do brata, że nie pomaga ci w opiece nad waszą matką? Skrywasz. No powiedz, że skrywasz. Dobra. Tak. 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 Jest git. Ta odpowiedź to... prawda. Mariusz, piłeczka po twojej stronie. Ja wiem o tym, ale po prostu... Jeszcze jedno pytanie, wychodzi, ma 75 tysięcy, robi tego, sobie zarąbiste wakacje za Dycholca, jeszcze w tamtych czasach, ale to zupełnie, sobie i zostaje jej 65 koła na wyprostowanie i tam zadbanie o wszystko, co potrzebuje, jeszcze jej zostanie trochę. Czy dla Izy są inne czasy? No nie. Takie jej same. Praca jest mniej ważna niż twoja praca? Janko, problem z tym programem jest taki, że zdarzają się pytania bardzo nieprecyzyjne. Tak, wpłacił 10 zł, jak to ostatnie przed progiem, które wymagają większej rozkminy. A wariograf to nie wykrywacz kłamstw i bada inne rzeczy, a nie kłamstwa. Dobrze ujęty, dziękuję, Janko. Podejrzewam, że jest chyba nawet ważniejsze w obecnej chwili. Czy chcesz usłyszeć ostatnie w tym etapie? 18 pytanie. Wyjdź po nim, błagam. Jak ją namawia? To posłuchajmy. No ta, no tak, podatek, jest racja. Pytanie 18. Czy boisz się momentu, w którym będziesz musiała tak, wybrać Boże, dobra. Pomiędzy swoim szczęściem a obowiązkiem opieki tak. nad rodziną? Tak. Tak, powiedz tak i wyjdź. Będzie epicka wygrana. Będziesz super bohaterką. Tylko i wyłącznie pozytywnie wyjdziesz. Nic złego tak, nie zrobiłaś. Boję się tego momentu. Siostra tylko dziwne miny robi. Odpowiedź to... prawda. Ona jest pure. Ona jest bardzo pure. 75 tysięcy. Znaczy kurde, wiecie co jest najgorsze, że my z jednej strony tak mówimy, że ten jest piór, tamten jest piór, ale prawda jest taka, że jak na linii jest 250 tysięcy, to jeżeli ktoś dojdzie, to tam musi być jakaś porąbana rzecz. Na podstawie tego, co przytaczaliście, co było za granicą w pojedynczych przypadkach, kiedy ktoś docierał, to tam na koniec były rzeczy typu kryminał. I jakieś porąbane konsekwencje tego, że ktoś tam się przyzna, no nie? Ostatnie pytanie. Przed nami, jeśli zechcesz grać. Nie chcesz. Dwa etapy. Piąty, szósty. Nie w chcę. W piątym dwa pytania. Jeśli trzy pytania do ćwierć miliona, ale nie chcę. Powiesz prawdę, wygrasz 125 tysięcy złotych. Jeśli pójdziesz jeszcze dalej, odpowiesz na ostatnie 21 pytanie, wygrasz 250 tysięcy. Nie warto,
Nie warto, nie walcz. Chciałbym, bez powodu ci tych pieniędzy nie dają. Zastanowiłaś się dosłownie, spokojnie. Bez powodu jej tych pieniędzy nie dają. Powiedziała sama sobie. Muszę mieć jakieś... 75 tysięcy to jest ta kwota, jakiś punkt do naciśnięcia, którego ci, nie wykorzystają od samego plany początku. I marzenia. Czy chcesz zaryzykować? Nie chcę. Zaryzykować sporo. Nie chcesz. I zagrać o 125 tysięcy złotych. Ja bym proponował ci się wycofać. Tak. W końcu. I zapomnij chwilę. Nie słuchaj jej. Po co tu przyjechałaś? Jaki nie to jest problem? Jej. Nie słuchaj jej. Bądź co dom. Nie słuchaj jej. Nie ulegaj jej. Wpływom. Ona usłyszała o pieniądzach i ona jest największym wpływem na ciebie. Ten gość, który się nie odzywał ani słowem prawie, jest super bohaterem, że powiedział, żeby wyjść. Moim? Ani twoim, ani moim. Ona robi tutaj największe zamieszanie. Podejmij sama decyzję, spokojnie. Podejmij sama decyzję, tylko jej tą decyzję dyktujesz od ostatnich 33 minut i 44 sekund. Od początku ta sama osoba. Cały czas miesza. Nie. Myślisz, że robi dla dobra, no. Po prostu ciotka cię podpuszcza. Prostych odpowiedzi nie ma. Gdyby te odpowiedzi były bardzo proste, oczywiste, ten program nie miałby sensu. Każde pytanie jest trudne i każda odpowiedź. Ja tym ludziom dobrze życzę, tak? Ja chcę, żeby oni wyrwali pieniądze z telewizji, bo telewizja na tym robi gigantyczne miliony. Podejmij sama decyzję. I żeby wyszli, nie rujnując swojego życia. To jest dla ich dobra. Ja mówię do nich z przyszłości. Namieszała jej ciotka, namieszała jej ciotka. Chociaż z drugiej strony... No, zaczynamy. Obudziła się we mnie żyłka hazardisty. Bywałeś kiedyś w kasynie? Nie. Ale wiesz, jak to bywa? I dlatego posłucham swojej intuicji i zakończę grę. 75 tysięcy złotych należy do ciebie. No. Jak to dziękuję? Mogę cię uściskać? Mamy to, widzowie, good ending. Leci właśnie na wakacje swojego życia w Hiszpanii i zostaje masa kasy na ogarnięcie sytuacji. Program pozwolił mi, no jeszcze raz jakby tak wykrzyczeć to, co tam we mnie się działo i jakie miałam żale. Czy też jak czuję się w tej całej sytuacji. Mówi się, że szczerość nie popłaca. My jednak jesteśmy innego zdania. Ej, najgorsze, że zostało 7 minut i 20 sekund i po prostu wiecie, że ktoś wejdzie na jedno pytanie, zostanie przeprowadzona kompromitacja szybka i do domu. No co innego się może stać w tym czasie? I choć staramy się wierzyć każdemu z uczestników na słowo, dla pewności badamy ich prawdomówność wykrywaczem kłamstw. Mamy tylko jedno kryterium. Szukamy osób na tyle uczciwych, by potrafiły szczerze odpowiedzieć na 21 pytań. Oto następny odważny. Sławomir Furman ma 42 lata. Mieszka w Kwiliczu, gdzie prowadzi sieć sklepów z tanimi wyrobami. Od 4 lat jest rozwiedziony. Ma 3 synów. Jego prawdomówność sprawdziliśmy wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Odpowiedział na ponad 100 pytań Sławek Furas mieszka życia, w Kwiliczu, z których do programu wybraliśmy 21. Witamy w studiu. Sławomir Furman. No, panie Sławomirze. Dzień dobry. Przykro mi. Zapraszam na hotel. Nie czujesz się trochę jak na fotelu dentystycznym? Jak na dentystycznym nie. Jak na spowiedzi bardziej. Wygląda. Przypomnę, na czym polega ten program. Do wygrania jest 250 tysięcy złotych. Program podzielony jest na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli powiesz prawdę, wygrasz 5 tysięcy złotych. Co dziś gramy? Mario Odyssey. 5 pytań, dawno nie graliśmy. 20 tysięcy. Za każdym razem jedno pytanie mniej. Pytania coraz trudniejsze. I rosną stawki. 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy złotych. Razem z tobą w studiu, rodzina, bliscy,
Poznajmy ich. No, oglądanie w grupie jest angażujące. Czemu to zawsze są siostry? Grzegorz, najstarszy syn Sławomira. Sławek, kolega. Najmłodszy syn Sławomira. Też Sławek. Też Sławek. Długo się znacie? Oj, parę ładnych lat. Pierwsza runda. Przypomnę, 6 pytań do wygrania 5000 złotych. Powiedz, czym się zajmujesz? Prowadzę własną działalność gospodarczą. Sławomirem głównie. Zajmuję się handlem. Jaki idzie interes? Obecnie nie najlepiej. Jak wszędzie. Podobno wszystko u ciebie jest po 5 zł. To nieprawda. Nie? Nie. Co, obniżyłeś ceny? Znaczy, często kojarzą moje punkty sprzedaży z siecią sklepów za 5 zł, ale ja się odżegnuję od tego, dlatego że tam jest znacznie szerszy asortyment i ceny są też różne. Mhm. Pytanie pierwsze. Czy masz żal do siebie, że nie sprzeciwiłeś się swojej mamie i nie poszedłeś własną drogą? Wywali się na tym. Dobra. Na oko, tak. Nie sprawdzam timera specjalnie. Tak naprawdę nie ma żalu. Odpowiedź to... Prawda. Się zmieści? Zmieści się jeszcze, dobra. Jedno szybkie pytanie. Na czym polegał problem? Co to była za droga, z której zrezygnowałeś? Ja u końca szkoły podstawowej marzyłem o tym, żeby zostać aktorem. Natomiast mama bardzo chciała, żebym się zajął, żebym został złotnikiem. A ponieważ ja mieszkając w Kwilcz, to nie jest duża miejscowość, w Poznaniu takiej szkoły nie ma, musiałbym wyjechać gdzieś dalej, do Łodzi, Warszawy, Krakowa. Nie byłbym sobie w stanie bez pomocy rodziców po prostu poradzić. No i jakby uległem presji. A powiedz mi, realizujesz się w obecnej pracy? Nie, szczerze, chyba nie tak. Przerzucają. Nie pamiętam, pytanie że drugie. Przerzucenie. Czy zdarza ci się krzyczeć na swoich pracowników tylko dlatego, że masz zły dzień? Na tym się wymali, tak. Naprawdę. Nie, no to na czym się wymali? Odpowiedź to... Nie rozumiem. Prawda. Jak mrugnął. Często masz złe dni? Tak. Staram się, żeby było ich jak najmniej. Ale zdarza się. Zdarza się niestety, ponieważ to jest bardzo stresująca wbrew pozorom praca. Stresująca praca? Stresująca, no, dla pracowników na pewno. Ogromną odpowiedzialnością. Jesteś po rozwodzie? Tak. Jak dawno? 4 lata. Czy w tej chwili masz partnerkę, jeśli mogę zapytać? Nie, nie mam. Pytanie trzecie. Czy przyjmując do pracy kobietę, zwracasz większą uwagę na jej wygląd niż kompetencje? Spoiler. Pytanie trzecie. Czy przyjmując do pracy kobietę, zwracasz większą uwagę na jej wygląd niż kompetencje? A co on ma powiedzieć? W sensie to nawet nie jest pytanie, typu jest tak niezręcznie sklecone zdanie, żeby na nie odpowiedzieć tak nie. To brzmi jak pytanie, gdzie mówisz słowo wygląd albo kompetencje, a nie tak. Zdecydowanie nie. Ta odpowiedź to... Prawda. Jak oni tyle pytań zmieścili w 7 minut? Ja myślałem, że on na pierwszym wyleci. Jeszcze zakończenie musi pytanie być. Pytanie czwarte. Czy kiedykolwiek uprawiałeś seks w miejscu pracy? Nie. Nie. Ta odpowiedź to... Jak zwykle w takich momentach kamera na siostrę. Kłamstwo. Ale czemu daliście kamerę na siostrę akurat? Co ona ma wspólnego z tym? Przykro mi. Mnie również. Ciężko mi dyskutować z wykrywaczem kłamstw. Dziękuję. Szybko to się skończyło. Ja cię pierdykam. Tragedia, widzowie. Czemu wszyscy stepują w tym kraju? Sport narodowy. Czy lubisz obserwować zwierzęta uprawiające seks w lesie? No. Czy podczas porodu twój mąż był bardziej zaaferowany źle położoną wykładziną niż twoim samopoczuciem? Czy kiedykolwiek usłyszałaś od mamy, że cię kocha? Szkoda, że tak szybko.
Teraz po analizie mogę wyciągnąć wniosek taki, że czasami jak się mieszka w miejscu pracy, to nie jest łatwo tak szybko zinterpretować to pytanie akurat, które mi zostało zadane. Myślę, że ten program właśnie ma tutaj tą ciekawą rzecz, że można dowiedzieć się rzeczy, których być może normalnie na co dzień nie można usłyszeć, albo nawet się człowiek nad nim nie zastanawia. A tutaj mając świadomość, że musi odpowiedzieć prawdę, no jest jakby pod ścianą, także myślę, że jestem rozczarowana.